A oto powód wielu dyskusji. Jest w formie. 3 bramki w 3 ostatnich meczach. Transmisja już za chwilę. Buenos Aires będzie dziś głośno, a wrzawa już zaczyna rozchodzić się z trybun La Bombonery. Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Reprezentacja Argentyny zmierzy się z Polakami. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Rzućmy okiem na wyjściową jedenastkę reprezentacji Argentyny. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Zobaczmy wyjściowy skład biało-czerwonych, a więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania, ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Ciekawe, czy znów zaprezentuje się z dobrej strony, jak w 3 poprzednich meczach, w których zdobył 3 bramki. Teraz będzie niebezpiecznie. Szkoda, och jaka szkoda, powinno być 1-0 dla biało-czerwonych. I oby nas zbyt wiele to nie kosztowało. I od razu go cisną. Tracą piłkę Argentyńczycy. Polska konstruuje teraz akcję. Uwaga, mogą wyjść na prowadzenie. Bardzo dobra interwencja. Raz jeszcze broni bramkarz. Na dodatek pewnie to wyłapuje. Zdecydowane wejście teraz. Polska z korzyścią. Może im dać prowadzenie. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś nie... Jest, jest pierwsza w tym meczu bramka. Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment z rogu boiska. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. No to mamy 1-0. Chimi Avila. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Kibice zdecydowanie domagają się strzału. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Rzut rożny, czyli okazja dla Argentyny, by poszukać bramki na remis. I gol! Błyskawiczna odpowiedź! Strata bramki jakby ich podrażniła, natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. I mamy remis, 1-1. Uwaga, szansa na prowadzenie! Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Musi teraz grać pod presją. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Dotarliśmy do końca pierwszej połowy na La Bombonerze.
Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. De Paul. I tracą teraz piłkę. Okazja, może być groźnie. Aj! Miała być z tego bramkowa sytuacja, a wyszła, jak Państwo widzicie, strata piłki. Nie, błąd. Uwaga, będą prowadzić. Co za blok. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Tak, piłka w siatce. Znowu prowadzą. Zobaczmy tę akcję jeszcze raz. Świetnie udało się tam obrócić i w niełatwej sytuacji posłać piłkę do siatki. A więc zaczęli. Albiceleste muszą się wziąć do roboty, bo przegrywają. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Poradził sobie z przeciwnikiem. Czy zdecyduje się teraz na strzał? No i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozbita. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Cisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Mamy więc 3-1. Chimi Avila. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Traci piłkę po tym doskoku. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Chimi z piłką. Właśnie tak powinno się No chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza. Postawił na siłę. No i tak to się kończy. Oddają piłkę. Lucas Ocampos. Mateusz Wieteska. Wieteska. Nie jest to może gra zapierająca dech w piersiach, ale na pewno dojrzała i skuteczna. To ostatnie minuty spotkania. Wymieniają więc piłkę na własnej połowie. Mateusz Wieteska. Na trybunach słychać gwizdy i inne objawy niezadowolenia kibiców, ale trudno się te... Proszę Państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody. Mamy wygraną reprezentacji Polski. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było warto. Świadczą o tym dwie bramki przewagi na koniec tego spotkania. Dobry mecz i zasłużona wygrana.